Dobrze, to dziękuję wszystkim za przybycie. Miło mi powitać Państwa na pierwszym z dzisiejszych wykładów. Będzie to wykład poświęcony tematowi rewolucji marginalistycznej i subiektywizmowi. Myślę, że tego rodzaju wykład należałoby rozpocząć od bardzo krótkiego rysu historycznego, związanego z ekonomią jako odrębną dziedziną nauki. W zasadzie nie ma żadnego konsensusu co do tego, kiedy dokładnie ekonomia wyodrębniła się jako osobna gałąź wiedzy. Prawdopodobnie większość by powiedziała, że w wieku XVIII, a bardziej ściśle w 1776 roku, kiedy to Adam Smith wydał swoje magnum opus pod tytułem O bogactwie narodów. Ale inni by stwierdzili, że tego rodzaju datowanie jest zbyt późne. Na przykład wielu przedstawicieli austriackiej szkoły ekonomii uważa, że za ojca ekonomii we właściwym tego słowa znaczeniu można uznać Richarda Cantillona, który 20 lat przed Smithem ogłosił swoją książkę o ogólnej naturze handlu. Jeszcze ktoś inny mógłby powiedzieć, że tak naprawdę początków ekonomii można dopatrywać się już w wieku XVI, czyli w myśli późnoscholastycznych przedstawicieli zakonu dominikańskiego i franciszkańskiego, zrzeszonych w ramach tak zwanej szkoły z Salamanki, że u nich też się już pojawiały pewne pierwociny rozumowania ekonomicznego, jak również właśnie tego subiektywistycznego podejścia do badania zjawisk gospodarczych, o którym za chwilę powiem więcej. Ale tak naprawdę znaleźliby się też tacy, którzy by obstawali przy tym, że wszystko jak zwykle zaczyna się od starożytnych Greków, bo już w starożytnej Grecji pewne początki dociekań na tematy ekonomiczne można było odnaleźć. Platon na przykład, pomimo że w opinii wielu ma on reputację zwolennika oświeconego totalitaryzmu, to jednak w Republice też można odnaleźć pewne fragmenty świadczące o zrozumieniu wartości płynącej ze specjalizacji i podziału pracy, która zwiększa produktywność fizyczną i tym samym zwiększa dobrobyt danego społeczeństwa, które tenże właśnie podział pracy praktykuje, ale największe zasługi na gruncie snucia takich protoekonomicznych rozważań to wśród starożytnych Greków miał Arystoteles, który zidentyfikował coś, co zwyczajowo określane jest mianem paradoksu wartości, albo ściślej rzecz ujmując, określone jest to mianem paradoksu wody i diamentu. I jest to pewnego rodzaju zagwozdka związana z kwestią właśnie wartościowania dóbr na rynku. Z kwestią tego, skąd bierze się wartość ekonomiczna różnych dóbr i usług i co ją determinuje. I zagwozdka polega na tym, że diamenty zawsze w każdym miejscu, w każdym czasie, w każdej społeczności wyceniane były wyżej niż woda. No i zagwozdka bierze się stąd, że wydawałoby się, że no istnieje pewna obiektywna hierarchia potrzeb i na tej hierarchii potrzeb w odniesieniu do każdego człowieka, do każdego podmiotu działającego, woda znajduje się jednak wyżej niż diamenty. I teraz mamy dwa podejścia do tego, jak tą zagwozdkę rozwiązać. Podejście subiektywistyczne i podejście obiektywistyczne. Pojęcie subiektywistyczne będzie obstawać przy tym, że musimy się w ostatecznym rozrachunku odnieść tutaj do indywidualnej skali preferencji danej osoby, i na tej podstawie zdeterminować czy określić to, które z tych dwóch dóbr będzie przedstawiało wyższą wartość ekonomiczną. Ale w momencie, kiedy tę teorię subiektywistyczną, czy to podejście subiektywistyczne stosujemy w takiej bardzo uproszczonej formie, najbardziej podstawowej, czy można wręcz powiedzieć prymitywnej, to ta zagwozdka wciąż nie daje nam spokoju. Wciąż wydaje się nam być coś kontrintuicyjnego w założeniu, że większość osób wolałaby
umrzeć z odwodnienia, z pierścieniem diamentowym na palcu i w diamentowej koronie na głowie, niż być w stanie przetrwać kilka kolejnych dni dzięki temu, że będą mogli się napić i w związku z tym zaspokoić swoje najbardziej podstawowe potrzeby biologiczne, których zaspokojenie jest warunkiem niezbędnym tak naprawdę zaspokajania jakichkolwiek innych potrzeb. I stąd wzięła się pewna atrakcyjność, dla niektórych przynajmniej, ale dla wielu ekonomistów klasycznych, od Smitha właśnie poczynając, obiektywistycznej teorii wartości, to znaczy takiej, która wartość ekonomiczną wszystkich dóbr i usług stara się sprowadzić do jakiegoś czynnika natury obiektywnej, czyli jakiegoś czynnika, który nie jest wyłącznie pochodną indywidualnych skal preferencji. I najbardziej atrakcyjnym kandydatem w tym zakresie była dla ekonomistów klasycznych praca. To znaczy wartość ekonomiczna dóbr i usług jest w ostatecznym rozrachunku determinowana ilością pracy włożonej w ich wytworzenie. I wydawałoby się, że tego rodzaju podejście daje nam pewnego rodzaju wyjaśnienie tego, dlaczego diamenty są bardziej wartościowe od wody. Z tego względu, że wydobycie diamentów, oszlifowanie diamentów, przygotowanie diamentów do konsumpcji, najogólniej rzecz ujmując, jest znacznie bardziej czasochłonne, znacznie bardziej pracochłonne niż przygotowanie wody do konsumpcji. No ale ta obiektywistyczna teoria wartości też z innych względów wydaje się być całkowicie kontrintuicyjna. Wyobraźmy sobie czynownika społecznego, który wykopuje dół, potem go zakopuje, potem znowu go wykopuje, znowu go zakopuje. On może się potwornie trudzić przy tym, pot może spływać z jego znużonego potwornym wysiłkiem ciała, a mimo to nie ma żadnej logicznej sprzeczności w przyjęciu, że dla nikogo zupełnie, poza nim samym, ta jego praca nie ma absolutnie żadnej wartości. Nikt nie będzie mu gotów złamanego grosza za to zapłacić, niezależnie od tego, jak bardzo on się przy tym trudzi. A z drugiej strony możemy sobie wyobrazić genialnego artystę malarza, któremu wystarczy parę razy machnąć pędzelkiem i mimo to powstanie dzieło sztuki, które na aukcjach będzie sprzedawane za dziesiątki milionów dolarów, podczas gdy ta osoba stwierdzi obiektywnie, że żadnej pracy rozumianej jako wysiłek, rozumianej jako znój, rozumianej jako coś, co wyczerpuje osobę pracującą, żadnej tego rodzaju pracy w tworzenie tego dzieła sztuki nie włożyła. Czyli na podstawie już tych dwóch przykładów widzimy, że najpoważniejszą obiekcją, jaką można wysunąć wobec tej obiektywistycznej teorii wartości, to jest to, że możemy sobie wyobrazić z ogromną łatwością tego rodzaju scenariusze, w których wartość danego dobra jest całkowicie oderwana od tego, ile pracy zostało włożone w ich produkcję. I tak naprawdę kres tym sporom i ostateczne rozwiązanie paradoksu wody i diamentu jest zasługą, jak już było wspomniane wczoraj, trzech ekonomistów, czyli Karla Mengera, Stanleya Jevonsa i Leona Valera pod koniec XIX wieku. Ja bym się chciał tutaj skupić na tym, co Menger powiedział. Potem bardzo krótko omówię różnice pomiędzy rozwiązaniami zaproponowanymi przez tych trzech ekonomistów i zasugeruję, dlaczego to zaproponowane przez Mengera jest tak naprawdę najbardziej satysfakcjonujące. Otóż Menger to rozwiązanie zaproponował w dziele, które ukazało się w 1871 roku pod tytułem Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, co na angielski zostało przełożone jako The Principles of Economics. I Menger zdecydowanie opowiada się po stronie subiektywistycznej teorii wartości, ale on ją w bardzo istotny sposób uzupełnia. On stwierdza, że to nie chodzi wyłącznie o subiektywizm wartości, nie chodzi wyłącznie o to, że musimy wartość rynkową dóbr i usług sprowadzać do indywidualnych skal preferencji, ale też podkreśla, że chodzi o wartość krańcową, czyli inaczej rzecz biorąc marginalną. To znaczy wartość związaną z nie
całą klasą czy całą kategorią danego dobra bądź usługi, tylko z krańcową jednostką tego dobra i usługi. Innymi słowy, pytaniem błędnym jest, czy podejściem błędnym jest próba determinowania wartości rynkowej danego dobra czy usługi, na przykład diamentów, poprzez zastanawianie się nad tym, ile są warte wszystkie diamenty tego świata, tylko właściwym pytaniem w tym kontekście jest, ile jest warty dla podmiotu działającego, dla uczestnika danej gospodarki czy członka danego społeczeństwa otrzymanie jednego kolejnego diamentu albo jednej kolejnej jednostki wody. Krańcowa jednostka to jest ta jednostka, która będzie zaspokajała najmniej pilną potrzebę czy najmniej istotną preferencję, która się znajduje na danej czyjejś indywidualnej skali preferencji. I niesłychanie istotne jest zdanie sobie sprawy z tego, że tego rodzaju ujęcie sprawy daje nam do zrozumienia, że wartość tej krańcowej jednostki będzie w bardzo istotny sposób uzależniona od podaży danego dobra, bo im ta podaż będzie większa, tym każda kolejna jednostka dobra będzie zaspokajała mniej pilną potrzebę. Pierwsza jednostka zawsze będzie zaspokajała najbardziej pilną potrzebę, druga jednostka trochę mniej pilną i tak dalej. To można sobie bardzo wdzięcznie zilustrować na przykładzie osoby, która została uwięziona czy też opuszczona na pustyni i ma tam do dyspozycji studnię artezyjską i z tej studni artezyjskiej jest w stanie wydobyć 5 wiader wody. Powiedzmy, że w naszym przykładzie jednostką wody będzie jedno wiadro wody. I teraz pierwsze wiadro oczywiście ta osoba wykorzysta po to, ażeby zaspokoić najbardziej pilną swoją potrzebę, czyli napije się po to, żeby nie umrzeć z odwodnienia. Drugie wiadro wykorzysta, dajmy na to, po to, żeby podlać palmę kokosową rosnącą nieopodal. Trzecie wiadro wykorzysta po to, żeby się umyć, a czwarte wiadro wykorzysta po to, żeby napoić swoją papugę, powiedzmy. I w związku z tym krańcowa jednostka wody w tym konkretnym przykładzie będzie miała taką wartość, jak utrzymanie papugi przy życiu, bo to będzie krańcowa, czyli ta stosunkowo najmniej istotna potrzeba tej osoby, której przykład dotyczy. Więc jeśli ta studnia artezyjska trochę podeschnie, zamiast 4 wiader wody będzie już można wydobyć z niej tylko 3 wiadra wody, to co ta osoba zrobi? Ta osoba poświęci papugę. To znaczy będzie dalej wykorzystywała te 3 dostępne wiadra wody w taki sposób, w jaki były one wykorzystywane wcześniej, no ale wtedy tą krańcową potrzebą będzie ta trzecia z kolei, czyli umycie się. I na tej podstawie widzimy, jak kolejne jednostki danego homogenicznego dobra korespondują z kolejnymi, coraz mniej pilnymi potrzebami na skali wartości danej osoby i w związku z tym widzimy też, że ta krańcowa jednostka zawsze będzie korespondowała z potrzebą najmniej pilną i w związku z tym im więcej jednostek będziemy mieli danego dobra do dyspozycji, tym mniej pilna czy tym mniej istotna będzie ta krańcowa potrzeba, do której ta krańcowa jednostka będzie nawiązywać. I w związku z tym mamy coś, co określamy, implikacją tych rozważań jest coś, co określamy mianem prawa malejącej użyteczności krańcowej, czyli właśnie jest to stwierdzenie mówiące, że w ramach przyrostu liczby jednostek pewnego jednorodnego dobra, każda kolejna z tych jednostek będzie zaspokajać potrzebę stosunkowo mniej pilną. No i to wyjaśnia, to daje ostateczne i satysfakcjonujące wyjaśnienie tego, dlaczego diamenty są bardziej cenne niż woda. Woda występuje na świecie, przynajmniej w większości miejsc, w tak ogromnej obfitości, że jest ona w stanie zaspokoić wszystkie nasze potrzeby. Musimy się trochę natrudzić, żeby wymyśleć jakąś dodatkową, krańcową potrzebę zastosowania wody. No i w związku z tym cena wody jest taka stosunkowo niewielka. Natomiast nie musimy się wiele trudzić, żeby móc wymyślić wiele potencjalnych zastosowań, dodatkowych zastosowań diamentów, czy to natury estetycznej, czy to natury technologiczno-przemysłowej i tak dalej. Więc diamenty w stosunku do liczby potrzeb czy preferencji z nimi związanych występują w tak stosunkowo niewielkiej obfitości, że ich wartość jest dużo wyższa od wartości wody. W ten sposób
ta analiza subiektywistyczno-marginalistyczna i prawo malejącej użyteczności krańcowej, które możemy z niej wywieść, daje nam odpowiedź na to, jak można rozwiązać paradoks wody i diamentu. Więc to była odpowiedź Mengera. W zasadzie Jevons i Valera w ten sam sposób wyjaśniali to, w jaki sposób paradoks wody i diamentu można rozwiązać, przy czym ich podejście było inne pod względem formalnym. To znaczy, zwłaszcza bym się tutaj do Valera odniósł, bo on jest takim w zasadzie, on stanowi pewne antypody metodologiczne w stosunku do Mengera. Menger był pionierem tego podejścia, które nazywamy podejściem przyczynowo-realistycznym. To znaczy Menger z jednej strony miał na celu badanie ścisłych, logicznych relacji przyczynowych, które zachodzą pomiędzy różnymi zjawiskami gospodarczymi, a z drugiej strony dbał o to, żeby w swojej analizie nie zawierać żadnych nierealistycznych założeń, to znaczy takich założeń, które nie korespondują z faktycznie istniejącą ekonomiczną rzeczywistością. Natomiast u Valera jest zupełnie odwrotnie. On budował pewnego rodzaju abstrakcyjną, sterylną konstrukcję intelektualną, którą nazywał równowagą ogólną. I ta równowaga ogólna po pierwsze była oparta na całkowicie nierealistycznych założeniach, czyli na przykład na założeniu pewnej statyczności gospodarki, to znaczy na założeniu, że w gospodarce danej zupełnie nie zmieniają się gusta i smaki konsumentów, nie zmieniają się dostępne możliwości technologiczne, nie zmienia się dostępność czynników produkcji i w związku z tym członkowie tejże gospodarki czy tego społeczeństwa dysponują pełną wiedzą, w związku z tym następuje w tej gospodarce tylko pewnego rodzaju mechaniczne czy robotyczne powtarzanie tych samych czynności. Podczas gdy Menger podkreślał, że istotne jest właśnie skupienie się na tym procesie rynkowym, który powoduje bezustanne dostrajanie swoich własnych decyzji, czyli decyzji poszczególnych podmiotów działających do bezustannie zmieniających się danych rynkowych i to zmieniających się pod każdym względem, pod względem gustów i smaków konsumenckich, pod względem dostępności czynników produkcji, pod względem możliwości technologicznych i w związku z tym to zachowywało właśnie realizm jego podejścia. No a z drugiej strony to pozwalało prześledzić te logiczne relacje przyczynowe pomiędzy różnymi zjawiskami gospodarczymi i obserwować bardzo dokładnie i rozumieć tą czasową progresję pomiędzy poszczególnymi ich stadiami, podczas gdy u Valera tego właśnie nie ma, bo ten cały układ abstrakcyjno-matematyczny nazywany równowagą ogólną oparty był na zaczerpniętym z fizyki pojęciu wzajemnej determinacji, to znaczy wszystkie elementy tego układu wzajemnie się determinowały, w związku z tym nie można było w odniesieniu do poszczególnych jego elementów mówić o wynikaniu przyczynowym i o tej progresji czasowej, bo przecież wiadomo, że jeśli mówimy o zjawiskach takich jak przyczyna i skutek, no to rozumienie poprawne tych dwóch zjawisk od razu implikuje z definicji progresję czasową. Przyczyna zawsze musi wyprzedzać skutek. To po pierwsze, a po drugie, to właśnie zmatematyzowane podejście Valera implikowało, że użyteczność w jego ujęciu była pewną wielkością, która była mierzalna, to znaczy musiała to być w ostatecznym rozrachunku jednak wielkość, którą z trzecioosobowego punktu widzenia można było jakoś dookreślić, zmierzyć, czyli była to dla niego wartość intensywna, a nie ekstensywna, w ostatecznym rozrachunku jakoś fizykalizowalna i mierzalna. Podczas gdy u Mengera i w całej tej tradycji przyczynowo-realistycznej, nazywanej też czasami austriacką, użyteczność jest zdecydowanie wielkością psychologiczną, a nie fizyczną, intensywną, a nie ekstensywną. I jeśli mierzalną, to po pierwsze tylko z perspektywy danego podmiotu działającego, a po drugie tylko na skali złożonej z liczebników porządkowych, a nie liczebników głównych. To znaczy jesteśmy w stanie z pewną logiczną poprawnością i z pewnym uzasadnieniem logicznym stwierdzić na przykład wolę to niż tamto, ale nie wolę to 4,5 razy bardziej niż tamto, a już zwłaszcza nie wolę to 4,5 razy bardziej niż on woli tamto. Tak? Natomiast u Jevonsa i Valera już te ich systemy dawały większe przyzwolenie na tego rodzaju
matematyczne mierzenie tej wielkości, jaką jest użyteczność. Czyli można powiedzieć, że nie byli zbyt konsekwentni, jeśli chodzi o swój subiektywizm, podczas gdy Menger i jego następcy jak najbardziej pod tym względem konsekwentni byli. To tyle może na temat różnic pomiędzy tymi trzema ojcami czy pionierami rewolucji marginalistycznej. I teraz może w ramach podsumowania tego, co do tej pory powiedziałem, na bazie tych wszystkich rzeczy, które ustaliliśmy do tej pory, można stwierdzić, jakie są warunki konieczne i wystarczające bycia dobrem ekonomicznym. W zasadzie są tylko dwa takie warunki, z których każdy jest indywidualnie konieczny, a dwa one wzięte razem są wystarczające. To znaczy, aby coś mogło być dobrem ekonomicznym, to musi po pierwsze korespondować z jakąś potrzebą czy z jakąś preferencją, którą jest w stanie zaspokoić. Właśnie istnieje pomiędzy tym dobrem a preferencją jakiegoś podmiotu działającego relacja logiczna, relacja przyczynowa, która sprawia, że to dobro może być właśnie przyczyną zaspokojenia czyjejś preferencji. To po pierwsze. A po drugie, dane dobro musi występować w obfitości na tyle małej, że nie jest w stanie zaspokoić wszystkich preferencji podmiotów działających, wchodzących w skład danego społeczeństwa czy danej gospodarki. I to można bardzo łatwo zilustrować na przykładzie. No, na przykład weźmy taki bardzo fantazyjny przykład, jak trójnogie zmutowane ryby. Powiedzmy, że trójnogie zmutowane ryby są zjawiskiem bardzo rzadkim. Ale przyjmijmy na potrzeby naszego argumentu, czy analizowanego przez nas scenariusza, że nie ma żadnego genetyka, nie ma żadnego naukowca, którego obchodzi badanie trójnogich zmutowanych ryb. A więc trójnogie zmutowane ryby są dobrem bardzo, to znaczy nie dobrem, no są zjawiskiem bardzo rzadkim, ale są zjawiskiem, które nie zaspokaja żadnej preferencji. Nie wchodzi to zjawisko w relację logiczną, w relację przyczynową, która by korespondowała z jakąkolwiek preferencją jakiegoś podmiotu działającego w obrębie danej społeczności. I w związku z tym trójnogie zmutowane ryby nie są dobrem ekonomicznym. Z drugiej strony powietrze, przynajmniej w warunkach normalnych, jak najbardziej zaspokaja bardzo istotną potrzebę, zaspokaja preferencję, która, można powiedzieć, znajduje się na samym szczycie skali preferencji większości osób, bo jest to warunek niezbędny realizowania jakichkolwiek innych, bardziej złożonych potrzeb, potrzeb bardziej oderwanych od tego fundamentu biologicznego, ale przynajmniej w tych warunkach, jakie są nam dostępne, powietrze występuje w takiej obfitości, że jest w stanie zaspokoić wszystkie nasze potrzeby. Więc występuje ono w obfitości większej niż ta, która by wszystkich tych potrzeb nie była w stanie zaspokoić, i w związku z tym powietrze też nie jest dobrem ekonomicznym. To jest tak zwane dobro wolne, tak to przynajmniej Mises określał, jako dobro wolne albo jako warunek niezbędny ludzkiego działania. No i potencjalnie każde dobro jest w stanie stać się dobrem wolnym, jeśli jego obfitość wzrośnie na tyle, że wszystkie istniejące potrzeby będzie w stanie zastąpić, i każde dobro jest też w stanie potencjalnie utracić swój status dobra ekonomicznego, jeśli po prostu zaniknie ta preferencja, którą ono do tej pory zaspokajało. Czyli znowu widzimy, że status dobra ekonomicznego możemy sprowadzić do tego, jak ono się ma do istniejących skali preferencji, w jaki sposób z nimi koresponduje, w jaki sposób wchodzi w odpowiednie relacje logiczno-przyczynowe z istniejącymi skalami preferencji. Jeśli nie wchodzi w żadne tego rodzaju relacje, albo jeśli występuje w tak ogromnej obfitości, że na daną chwilę nie musi wchodzić w te relacje, no to wtedy traci dane zjawisko status dobra ekonomicznego. Czyli widzimy, jaki jest związek pomiędzy statusem różnych zjawisk jako dóbr ekonomicznych, a subiektywizmem, czyli sprowadzaniem tego w ostatecznym rozrachunku do indywidualnych skal preferencji. I na tej podstawie jesteśmy też w stanie
zrozumieć, czym jest tak zwana teoria imputacji, którą też Menger zarysował w swoim dziele. I to jest teoria, która wyjaśnia, skąd bierze się wartość ekonomiczna czynników produkcji, to znaczy tych dóbr, które wykorzystujemy po to, ażeby móc wytworzyć finalne dobra konsumpcyjne. To są dobra, których użyteczność jest w pewnym sensie upośredniona. Posiadają te dobra swoją wartość, ale nie w sensie bezpośrednim, nie w sensie ostatecznym, ale w sensie niemniej bardzo istotnym, ponieważ to dzięki nim otrzymujemy te dobra konsumpcyjne, które nasze preferencje zaspokajają. Więc teoria imputacji mówi, że wartość czynników produkcji jest pochodną wartości dóbr konsumpcyjnych, czyli na przykład wartość sieci rybackiej, dzięki której możemy łowić ryby, wynika, czy jest pochodną wartości ryb. Jeśli im wyżej będą wartościowane ryby, jeśli powiedzmy wyobrazimy sobie, że żyjemy w społeczeństwie, którego dieta w przeważającej mierze składa się z ryb, to i w związku z tym popyt na ryby jest bardzo duży, to też naturalnie pewną wartość ekonomiczną będą generować ci, którzy będą potrafili wytwarzać i sprzedawać sieci rybackie. Czyli tutaj też widzimy bardzo istotny ten element analizy czasowej i tej progresji logicznej, która implikuje pewnego rodzaju następstwo czasowe i w związku z tym istnieje czegoś, co się nazywa strukturą produkcji czy kapitałową strukturą produkcji, a o czym jeszcze, co jeszcze zostanie wyjaśnione w dużo wyższym stopniu i z dużo większą dokładnością w kolejnych wykładach. W każdym razie każda struktura produkcji jest rozciągnięta w czasie, jest czasochłonna i składa się ona nieraz z wielu etapów, i każdy kolejny z jej etapów jest wartościowy w świetle tego etapu kolejnego, do którego on doprowadzi. Czyli, jak już powiedziałem, wartość czynników produkcji tak zwanych wyższego rzędu wynika z tego, że one są w stanie wytworzyć dobra, środki produkcji niższego rzędu i tak dalej, aż do środka produkcji najniższego rzędu, który wytwarza dobra konsumpcyjne, które bezpośrednio zaspokajają różne potrzeby i preferencje podmiotów działających. I o tej teorii imputacji ja tutaj wspominam po to, żeby się odnieść do pewnej stosunkowo późnej, bo późniejszej niż dzieła Mengera i innych ojców rewolucji marginalistycznej, próby obrony pewnych elementów obiektywistycznej teorii wartości. Mam tutaj na myśli konkretnie Alfreda Marshalla, ekonomistę neoklasycznego, który stwierdził, że owszem, teoria subiektywistyczna, subiektywistyczno-marginalistyczna jest bardzo istotna i ona w istotnym aspekcie wyjaśnia wartość rynkową dóbr i usług, ale z zastrzeżeniem, że ona nie daje nam pełnego obrazu czy pełnego oglądu co do tego, skąd wynika wartość rynkowa tychże właśnie dóbr i usług, bo istnieje też drugi aspekt, czyli jak to on określił, obiektywna strona kosztowa. Owszem, z jednej strony wartość dóbr i usług jest zdeterminowana przez podaż i popyt, czyli to wszystko, co jesteśmy w stanie sprowadzić do kwestii subiektywistyczno-marginalistycznych, do indywidualnych skal preferencji i tak dalej, ale z drugiej strony jest też coś, co możemy nazwać obiektywnym kosztem wytworzenia danego dobra i to również w istotnym stopniu determinuje cenę rynkową danego dobra bądź usługi. I w związku z tym trzeba w ostatecznym rozrachunku uznać, że podejście subiektywistyczne i podejście obiektywistyczne, że one współbrzmią ze sobą i istnieje pewnego rodzaju wspólna determinacja czy kodeterminacja tych dwóch elementów, jeśli chodzi o wartość rynkową poszczególnych dóbr i usług. I do tej tezy, czy do tego zarzutu pod adresem rzekomej niekompletności teorii subiektywistycznej jako czynnika wyjaśniającego wartość rynkową dóbr i usług odniósł się Eugen von Bumbawerk, uczeń Karla Mengera, który stwierdził, że
Owszem, może zasadne jest stwierdzenie, że w bezpośrednim rozrachunku obiektywne koszty wytwarzania czy to czynników produkcji, czy finalnych dóbr konsumpcyjnych stanowi o ich wartości, ale w ostatecznym rozrachunku, nie w bezpośrednim rozrachunku, tylko w ostatecznym rozrachunku tak nie jest, bo w ostatecznym rozrachunku tą rzekomo obiektywną stronę kosztową też można sprowadzić do czynników subiektywistycznych i do indywidualnych skal preferencji. Jeśli założymy na przykład, że wytwarzamy jakieś dobro X i z jednej strony wartość tego dobra X wynika z zapotrzebowania na to dobro, z tego, jak intensywne i powszechnie występujące są preferencje, które ono zaspokaja, ale z drugiej strony cena tego dobra X musi być determinowana obiektywnymi kosztami utrzymania przy życiu pracowników czy robotników, którzy wytwarzają to dobro X, no to bardzo szybko znajdziemy się w pewnego rodzaju błędnym kole, bo możemy na przykład założyć, uprośćmy na potrzeby pewnej przejrzystości ilustracyjnej tego przykładu, że ci pracownicy wytwarzający dobro X żywią się tylko chlebem i w związku z tym trzeba im płacić tyle obiektywnie, żeby oni mogli sobie kupić chleb i przeżyć w związku z tym. No ale teraz możemy zadać pytanie, co determinuje cenę chleba? I cenę chleba teraz determinuje co? Ich subiektywne zapotrzebowanie na chleb? I w związku z tym wróciliśmy do punktu wyjścia. Natomiast w bardziej rozbudowanych tego rodzaju przykładach kluczową rzeczą, którą trzeba zauważyć, to jest to, że te tak zwane obiektywne koszty, o których wspomina Marshall, są determinowane czymś, co nazywamy kosztem alternatywnym, czyli alternatywnymi możliwościami wykorzystania danego czynnika produkcji. Czyli na przykład jeśli złoto ma swoją wartość, to z jednej strony wynika ono rzeczywiście z rozmaitych zastosowań i rozmaitych subiektywnych preferencji, które wykorzystanie złota jest w stanie zaspokoić. Z drugiej strony oczywiście tak, pewnymi obiektywnymi kosztami wydobycia złota, ale te obiektywne koszty wydobycia złota biorą się z tego, że te czynniki produkcji, dzięki którym złoto jest wydobywane, mają swoje alternatywne zastosowania. Na przykład można by dzięki tym narzędziom, które służą wydobywaniu złota, wydobywać srebro albo miedź, albo jakiś inny metal szlachetny, albo jeszcze w jakiś inny sposób je wykorzystać. I te wszystkie inne sposoby też korespondują z jakimiś subiektywnymi potrzebami, które zaspokajają finalne dobra konsumpcyjne wytwarzane dzięki tym różnym alternatywnym wykorzystaniom tych czynników produkcji. Czyli w ostatecznym rozrachunku znowu wracamy do tej podstawy, do tego fundamentu, jakim są indywidualne, subiektywne skale preferencji. I to Bombawert wyjaśnia w swoim artykule z 1894 roku The Ultimate Standard of Value. Tak to brzmi w tłumaczeniu, nie pamiętam niestety, jak to brzmiało w niemieckim oryginale. Ale w każdym razie broni on tam subiektywistycznego podejścia Mengera. Nie tylko broni go, no bo częściowo Marshall też uznał jego prawdziwość, ale dowodzi tam, że nie potrzebujemy absolutnie żadnej obiektywnej strony kosztowej, nie potrzebujemy jakichkolwiek koncesji, jakichkolwiek przyzwoleń czy ustępstw pod adresem tych teorii quasi-obiektywnych czy obiektywistycznych. Wszystko da się w ostatecznym rozrachunku sprowadzić do subiektywnych skal, indywidualnych skal preferencji. I na tej podstawie widzimy też w ogólniejszym zarysie, jakie są tak naprawdę, znaczy widzimy tutaj podstawy czegoś, co później rozbudował bardzo wybitny, niektórzy powiedzieliby najwybitniejszy przedstawiciel szkoły austriackiej, czyli Ludwig von Mises, który powiedział, że tak naprawdę ekonomia to jest najistotniejszy element pewnej szerszej dziedziny wiedzy określonej przez niego mianem prakseologii, czyli nauki na temat logicznej struktury ludzkiego działania. I na bazie tych rozważań natury subiektywistyczno-marginalistycznej, które
o których mówiliśmy tutaj, o których mówiłem tutaj, są w stanie nam wyjaśnić czy zrozumieć motywację Misesa w zakresie dociekania czy budowania tej właśnie struktury, tej dziedziny wiedzy nazywanej prakseologią. Prakseologia to jest, jak już powiedziałem, nauka na temat logicznej struktury ludzkiego działania i na bazie tych dociekań natury subiektywistycznej możemy sobie powiedzieć, jakie są warunki niezbędne ludzkiego działania. I tak naprawdę już Menger właśnie w swoim dziele, pomimo że nie używa tego terminu prakseologia, wyróżnia wszystkie czynniki niezbędne ludzkiego działania, które znowu wszystkie są sprowadzalne właśnie do faktu, że posiadamy swoje indywidualne skale preferencji, no i staramy się kolejne preferencje na tej skali zaspokajać. Czyli pierwszym warunkiem ludzkiego działania jest coś, co możemy określić mianem psychicznego dyskomfortu. Innymi słowy, nie jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani istniejącym, danym stanem rzeczy, nie jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani status quo. Drugi warunek to jest to, że jesteśmy sobie w stanie wyobrazić znowu subiektywnie pewien stan rzeczy, który by nas bardziej satysfakcjonował od obecnego stanu rzeczy. Po trzecie, jesteśmy w stanie konkretnie wyobrazić sobie, czy zaobserwować właśnie jakąś logiczną relację przyczynową pomiędzy pewnymi zjawiskami czy pewnymi obiektami, a możliwością zaspokojenia tych potrzeb, czyli przypisujemy tym samym wartość pewnym konkretnym dobrom bądź usługom, wyobrażamy sobie, że one są w stanie nas przeprowadzić od tego właśnie mniej pożądanego stanu rzeczy w kierunku bardziej pożądanego stanu rzeczy. No i wreszcie czwarty, ostatni warunek, my musimy mieć rzeczywistą kontrolę nad tymi obiektami czy tymi w naszym mniemaniu dobrami bądź usługami, które są w stanie nasze potrzeby zaspokoić. I to w zasadzie, to już jest ostatnia rzecz, o której bym chciał powiedzieć w ramach tego wykładu, to nas wymienienie tych właśnie warunków koniecznych ludzkiego działania i podkreślenie tego, że w ostatecznym rozrachunku to one są sprowadzalne do naszych wyobrażeń na temat tego, co jest w stanie zaspokoić nasze potrzeby i preferencje, co jest w stanie nas przeprowadzić z tego stanu mniej pożądanego do stanu bardziej pożądanego, implikuje to, że bardzo istotnym elementem tych dociekań prakseologicznych czy dociekań przyczynowo-realistycznych jest nie tylko subiektywizm preferencji, ale też subiektywizm oczekiwań. I subiektywizm oczekiwań akcent był kładziony na subiektywizm oczekiwań w stosunkowo mniejszym stopniu wśród tych wcześniejszych przedstawicieli szkoły austriackiej. Natomiast bardzo duży akcent kładł na subiektywizm oczekiwań na przykład Ludwig Lachmann, czyli jeden z późniejszych przedstawicieli szkoły austriackiej, z tych należących do no, co najmniej trzeciego pokolenia, do czwartego pokolenia w zasadzie, bo Lachmann był uczniem Misesa, który był uczniem Bombawerka, który był uczniem Mengera. No i Lachmann też miał swoich uczniów, którzy na przykład, którzy rozwijali tą koncepcję subiektywizmu oczekiwań, na przykład niejaki Peter Lewin, do dziś żyjący i tworzący, zajmuje się tym w dosyć dużym stopniu. I co to jest subiektywizm oczekiwań? No jak sama nazwa wskazuje, to jest fakt, że my nie wiemy z góry, jakie obiekty będą w stanie zaspokoić nasze dobra i usługi. My sobie jedynie wyobrażamy, my spekulujemy co do tego, że one są w stanie nas w ten sposób zaspokoić. My też nie wiemy, czy w międzyczasie nasza skala preferencji się nie zmieni i czy to, co do czego wyobrażaliśmy sobie, że będzie w stanie nasze potrzeby zaspokoić, nie okaże się być w perspektywie ex post jednak rozczarowujące. Czyli subiektywizm oczekiwań implikuje istnienie takiego zjawiska, które się nazywa niepewnością. Niepewnością co do tego, jak ukształtuje się przyszły bieg wydarzeń. Innymi słowy, podmiot działający musi sobie dawać radę nie tylko z ignorancją, czyli z brakiem pełnej wiedzy na temat tego, co dzieje się w danym momencie, ale też musi sobie radzić z niepewnością, to znaczy z faktem, że wiedza
na temat wydarzeń przyszłych z definicji nie istnieje. My sobie możemy tą wiedzę jedynie wyobrazić na podstawie interpretacji tego, co wiemy teraz. I ci, którzy wyobrażają sobie te przyszłe stany rzeczy lepiej i bardziej wnikliwie i bardziej ściśle i bardziej skutecznie niż inni, no te osoby określamy mianem przedsiębiorców. Też jeszcze dużo się na temat przedsiębiorczości Państwo dowiedzą w ramach kolejnych wykładów, dzisiejszych i jutrzejszych. Ale istnieje właśnie niepewności, istnieje przedsiębiorczości, które można sprowadzić do faktu istnienia tego, co określiłem jako subiektywizm oczekiwań. To ma pewne istotne implikacje dla rozumienia znowu zjawisk gospodarczych z tej perspektywy realistycznej, bo to na przykład tłumaczy, skąd się bierze zysk przedsiębiorcy. Właśnie się bierze stąd, że te subiektywne oczekiwania danej osoby przedsiębiorczej co do tego, jak ukształtuje się przyszłość, jak ukształtuje się przyszły bieg wydarzeń, są bardziej precyzyjne, bardziej skuteczne, bardziej odpowiadające tej przyszłości niż oczekiwania innych osób. I na przykład też skupienie się na kwestii subiektywizmu oczekiwań tłumaczy słabości różnych popularnych głównonurtowych teorii, takich jak na przykład teoria rynków efektywnych, która głosi, że nikt tak naprawdę nie jest konsekwentnie w długim okresie czasu, jak to ten slogan mówi, pokonywać rynku czy okazywać się skuteczniejszym niż rynek, rozumiany jako ogół dobrowolnych interakcji międzyludzkich, bo rynek inkorporuje wszystkie dostępne informacje i w związku z tym jest efektywny. Nikt nie jest w stanie usprawnić jego działania. A tymczasem, jeśli się pamięta o tym, że subiektywizm oczekiwań implikuje to, że nawet gdyby rzeczywiście tak było, że rynek rozumiany jako, powiedzmy, jako rynki finansowe i to, jak rynki finansowe wyceniają różne aktywa finansowe, jeśli by nawet założyć, że w aktualnej wycenie zawarte są wszystkie aktualnie dostępne informacje na temat tego, co dane aktywo finansowe reprezentuje, no to tak czy inaczej mamy w tym kontekście do czynienia z faktem, że bardzo różnie poszczególni uczestnicy rynków finansowych są w stanie interpretować to, jaka będzie przyszła wartość tego aktywa i jak najrozmaitsze czynniki, najrozmaitsze sytuacje i scenariusze związane bądź to ze zmieniającymi się gustami i smakami konsumentów, bądź to ze zmieniającymi się danymi czy możliwościami technologicznymi, bądź to ze zmieniającą się dostępnością czynników produkcji, wpłynie na jego przyszłą wartość. Więc mamy do czynienia z ogromną heterogenicznością przedsiębiorców i ich interpretacji co do tego, jak kształtuje się przyszłość, co wynika właśnie z faktu subiektywizmu nie tylko preferencji, ale też oczekiwań. Myślę, że to warto jest, żeby o tym wspomnieć, bo często ten subiektywistyczny dorobek ekonomii austriackiej sprowadza się tylko do subiektywizmu preferencji, trochę po macoszemu traktując kwestię subiektywizmu oczekiwań. Ale jak mówiłem, na ten temat będzie jeszcze dużo więcej kwestii dopowiedzianych w kolejnych wykładach, a tymczasem mój czas już się skończył, także dziękuję za uwagę i zachęcam do dyskusji. Dziękuję bardzo. Dwa różne produkty, ponieważ zaspokajają
Są też takie zarzuty, które opowiadano, że to jest tutaj jest Friedman i jak pan musi do tego odnieść? Trudno by mi było powiedzieć, kto wysunął pierwszy tego rodzaju zarzut, ale jeśli bym się tak miał nad tym zastanowić, to mi się to od razu kojarzy z zarzutem Veblena, który mówił na temat tych tak zwanych dóbr reputacyjnych. To znaczy twierdził, że na przykład istnieją takie sytuacje, w których w miarę jak rośnie cena, to rośnie też popyt na dobra i w związku z tym to obala prawo popytu i tym samym obala też właśnie tą podstawę subiektywistyczno-marginalistyczną, z której ta analiza, klasyczna analiza podażowo-popytowa wypływa. No oczywiście, rzeczywiście są takie sytuacje, że w momencie, kiedy rośnie cena danego dobra, to z względów na przykład snobistycznych rośnie też popyt na te dobra, ale to absolutnie w żaden sposób prawa popytu nie obala, ponieważ właśnie to są wtedy już inne dobra. Znowu, to wszystko można sprowadzić do tej podstawy subiektywistycznej, o której mówiłem. To, co jest dobrem, zależy od tego, jak się to dobro postrzega. To jest wszystko zakorzenione w tych indywidualnych skalach preferencji. Więc jeśli ktoś wskutek odpowiedniego, skutecznie przeprowadzonego marketingu zaczyna dane dobro, powiedzmy samochód, postrzegać nie tylko jako efektywne narzędzie przemieszczania się, ale dodatkowo jako pewien sygnał świadczący o statusie społecznym, jako coś, co pozwala nam snobować się na lepszego od innych, no to to już będzie inne dobro, bo ono będzie miało inne właściwości korespondujące z innymi elementami czyjejś indywidualnej skali wartości. Więc te elementy kontekstowe związane z tym, jak otoczenie modyfikuje nasze skalę preferencji, będzie modyfikowało cenę danego dobra i sprawiało, że to dobro będzie już czymś innym niż to, czym było wcześniej. I wydaje mi się, że ta sytuacja, czy ten scenariusz, o którym pisał Friedman, jest tylko bardziej specyficznym przykładem tej ogólniejszej tendencji. Bo tutaj też mamy do czynienia z tymi elementami kontekstowymi. No, czym innym jest to drugie koło w momencie, kiedy znajdujemy się w stanie poważnej potrzeby, niż to, czym by ono było w warunkach statystycznie normalnych, przeciętnych. Myślę, że tak można powiedzieć, że to jest słuszne ujęcie sprawy, tak. Albo udawali, że jej nie rozumieją i szukali dziury w całym. Nie można, dlatego że ceny monetarne odzwierciedlają wartość użycia, a nie wartość wymiany. Natomiast w ostatecznym rozrachunku my czerpiemy pewną przyjemność, czy zaspokajamy nasze potrzeby na bazie przewertowania tej czy innej książki. No i to jest wartość użycia tych dóbr. A jak Rothbard bardzo słusznie pisał, chyba głównie tego rodzaju frazeologii używał w swoim krótkim eseju What has the government done to our money, że te monetarne wartości wymiany odzwierciedlają wartości użycia. No bo oczywiście to, że więcej jestem w stanie zapłacić, czy więcej jestem gotów zapłacić za książkę Rothbarda niż za książkę Kołodki, to odzwierciedla fakt, że bardziej sobie cenię książkę Rothbarda niż książkę Kołodki, ale to w żaden sposób nie mierzy tego, w jakim stopniu ja ją cenię bardziej. Wartości wymiany odzwierciedlają wartości użycia, ale ich nie mierzą.
One umożliwiają te wartości wymiany racjonalizację wykorzystania różnych dóbr i usług i różnych czynników produkcji właśnie z uwagi na to, że dostarczają nam tej jednorodnej skali wartości opartej na liczebnikach głównych, więc to jest pewnego rodzaju techniczna, nie tylko dogodność, ale wręcz konieczność, warunek niezbędny racjonalnego gospodarowania, ale bardzo istotne jest, żeby unikać błędu przekładania faktu istnienia tej technicznej dogodności na przypuszczenie, że w ten sposób my otrzymujemy jakikolwiek miernik wartości użycia. Nie, tego nie ma. Jest rzeczywiście obiektywny miernik wartości wymiany, ale wartości wymiany jedynie odzwierciedlają wartości użycia, a nie je mierzą. Znowu, jeśli ja jestem gotów zapłacić 40 zł za książkę Rothbarda, a 10 zł za książkę Kołodki, to znaczy, że zdecydowanie cenię książkę Rothbarda wyżej niż książkę Kołodki, ale nie 4 razy bardziej. To jest odzwierciedlenie, a nie miara. No od razu szczerze się przyznam, że nie jestem specjalistą od różnic pomiędzy tymi dwoma teoretykami, natomiast no, u Jevonsa jest znacznie więcej tej logiki werbalnej. Tak? Można powiedzieć, że on jest pod tym względem kimś pośrodku między Mengerem a Valera, podczas gdy ten ostatni jest, jak to już było powiedziane wczoraj, bardziej matematykiem niż ekonomistą. Tam rzeczywiście to jego... Ta konstrukcja jest całkowicie oderwana od jakichkolwiek elementów realistycznych i z drugiej strony całkowicie oderwana od tej progresji czasowej czy analizy procesu czasowego z jednej strony i tych relacji logiczno-przyczynowych pomiędzy różnymi zjawiskami gospodarczymi. Natomiast nie wiem, może ktoś inny coś wie więcej na temat jakichś takich bardzo wyrazistych, rzucających się w oczy różnic konkretnie pomiędzy Jevonsem a Valera. Jacek albo Mateusz. Jacek. Tak. To znaczy, można by powiedzieć, że Jevons jest w pewnym sensie prekursorem tego, co dzisiaj jest znane jako stresa tego kapitału. To znaczy, na jego niektórych przemyśleniach i modelach bazował Bombawę, natomiast Menger się do tych pomysłów odnosił bardzo krytycznie, że to akurat jego zdanie, jego uczeń, który nie przyszedł. Także to przypuszczam jest dosyć takim elementem wyróżniającym Jevonsa od Valera. No Hayek nawet się powołuje wprost, konstruując swoje trójkąty. Pisze, że to tak naprawdę powinny się nazywać trójkąty Jevonsa. Pytam, Jevons Investment Figures, co to nazywa, czyli jak gdyby ryciny inwestycyjne Jevonsa. Nawet rysunki inwestycyjne Jevonsa powinny się nawet tak nazywać, to jest zdanie Hayeka. A co do kwestii marginalistycznych, to tak jak powiedziałeś, Jevons jest bardziej werbalny w swoim opisie, dużo bardziej od Valera. Była nawet taka debata 15 lat temu chyba, ja wspominałem wczoraj artykule Jaffe, jak się czyta tego autora, tłumacza Valera, o artykule Valera, Jevons and Menger be homogenized. To był artykuł, chyba jak dobrze pamiętam, z lat 70. bodajże, już nie pamiętam. Natomiast w latach pod koniec lat 90. w American Journal of Economics and Sociology była cała, jakby wznowiona ta debata. Jedna ekonomistka napisała artykuł Jevons, Valera and Menger be homogenized, be homogenized, coś takiego. Gdzie właśnie pisała o tym, że Jevons był bardzo, dużo bardziej realistyczny, miał tą swoją logikę werbalną, tam nie było tak dużo opisów matematycznych, było dużo więcej określenia niepewności, etc. Z tym, że warto pamiętać o tym, że o ile był dużo bardziej werbalny w swoim opisie Jevons, to tak naprawdę, gdy zagłębimy się w ten opis, to jest to napisane werbalnie, to co jest we wzorze matematycznym często. Bo Jevons na przykład zakładał ciągłość, zakładał pewne ciągłe funkcje, zakładał to, że jednostka marginalna jest nieskończenie mała, że nie ma żadnego wpływu prawie na cały zasób i na decyzje konsumentów. Bardzo często przyjmował takie
opisywał dosłownie, tak jak opisywał to, co jest we wzorze matematycznym u Barrat. Zresztą bardzo podobny zabieg robił Schumpeter, który bardzo mało wzorów pisał w swoich pracach, a pomijając oczywiście teorię przedsiębiorcy, często właśnie ten opis u niego werbalny jest tak naprawdę opisem tego, co widać we wzorze matematycznym. Pisał właśnie, że ta zmiana może być uznana za nieskończenie małą i tak dalej. Czyli w ten sposób się posługiwał i trochę podobnie było to momentalnie u Gibbonsa. Też mierzalność, quasi mierzalność. No to o tym wspominałem wcześniej. Wygląda na to, że nie ma więcej pytań. Moderator. Dobrze, to chyba pozostaje mi podziękować raz jeszcze za uwagę i za pytania.